Czekacie na Red Dead Redemption na PC-ty? Dajcie znać w komentarzach. As you prowl England's rivers by long... Wczoraj Ubisoft ujawnił nazwę nadchodzącej gry z serii Assassin's Creed. Najnowsza odsłona sagi będzie miała podtytuł Shadows i zabierze nas do feudalnej Japonii. Twórcy podali też datę trailera produkcji. Pojawi się on jutro, to jest 15 maja o godzinie 18 czasu polskiego. Co ciekawe, pod włoską wersją zapowiedzi pojawiła się informacja, której już nie ma, o tym, że gra będzie dostępna od 15 listopada tego roku. My name's John Marston. Po około 14 latach od premiery Red Dead Redemption, studio Rockstar Games może w końcu wypuścić grę na PC-ty. Tak przynajmniej sugeruje kod źródłowy dodany wczoraj do launchera Rockstara. Dotarł do niego informator specjalizujący się w tytułach gwiazd rocka. Test 2, bo tak się nazywa, zamieścił w serwisie X screen przedstawiający fragment wspomnianego kodu. Macie go na screenie. Force must be used. Dzisiaj o godzinie 19 czasu polskiego zadebiutował czwarty sezon w Diablo 4. Zatytułowany został Łupy na nowo, a jego motywem przewodnim jest grupa żelaznych wilków. Sezon czwarty niestety pozbawiony będzie konkretnej sezonowej mechaniki, co może wydawać się kontrowersyjną decyzją, gdyż to one zawsze były największą atrakcją. Jeżeli jesteście ciekawi, kto będzie uberbossem tego sezonu, to będzie to powracająca pani cierpienia, którą przywołamy w komnacie wisielca. Firma Capcom ogłosiła, że łączna sprzedaż gier z serii Monster Hunter przekroczyła 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. Jest to o tyle ciekawe, że cykl w pierwszych latach obecności na rynku zyskał popularność przede wszystkim w Japonii, a na szerokie wody wypłynął dzięki grze Monster Hunter World z 2018 roku. Do tej pory tytuł ten rozszedł się w ponad 25 milionach sztuk. Sony opublikowało swój raport z zysków za rok fiskalny 2023. Wynika z niego, że sprzedaż PlayStation 5 nie zatrzymuje się, chociaż zaprezentowane liczby nie zadowalają w pełni korporacji. W 2023 Sony sprzedało prawie 21 milionów egzemplarzy konsoli. Za to na ten rok fiskalny Sony zakłada sprzedanie około 18 milionów sztuk konsoli. Warto tutaj podkreślić, że przez cały cykl swojego życia PlayStation 5 trafiło do niecałych 60 milionów osób. Studio Iron Gate po 3 tygodniach publicznych testów wypuściło wyczekiwaną aktualizację do Valheim. Aktualizacja Ashlands skupia się na rozbudowie końcowego etapu rozgrywki, mającego postawić przed graczem kolejne wyzwania. Na ratunek przychodzi nowe wyposażenie, które wytworzymy za pomocą występującej w Ashlands rudy, ogniometalu. Oczywiście poza nową zawartością poprawiono wiele błędów i wprowadzono sporo usprawnień. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć!